Maciej Małosięć, wiceburmistrz Dębicy, został prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej. Stefan Bieszczad, dotychczasowy szef i założyciel tego stowarzyszenia, pełni funkcję prezesa honorowego. Całe nasze stowarzyszenie uznało za stosowne, że czas najwyższy, aby próbować nowych, młodych ludzi angażować w te wartości, które nam przez ponad 20 lat były bliskie i myślę, że potrzebne są nowe spojrzenia, a my, założyciele, będziemy orędować wszystkim dobrym sprawom, które mam nadzieję w następnych dziesięcioleciach będą się rozwijać. Nowy prezes stowarzyszenia zapewnia, że w dalszym ciągu będą realizowane projekty prospołeczne i prozdrowotne. Stowarzyszenie to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy od wielu lat angażują się w różnej formie w działalność społeczną w naszym mieście i regionie. Na pewno jako zarząd, jako członkowie stowarzyszenia będziemy realizować te dotychczasowe przedsięwzięcia z flagowym projektem, jakim jest organizacja Rautu Niepodległościowego i wszystkich inicjatyw, które towarzyszą Rautowi. Natomiast niewątpliwie będziemy chcieli realizować przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, prozdrowotnym, społecznym, gospodarczym, które będą służyły naszym mieszkańcom, mieszkańcom miasta Dębicy, mieszkańcom ziemi dębickiej z udziałem i przy wykorzystaniu wielkiego potencjału członków naszego stowarzyszenia, a przecież to stowarzyszenie, jak wspomniałem, tworzą ludzie, którzy mają wielkie osiągnięcia i od wielu lat są aktywni w życiu społecznym i wykorzystując ten potencjał, te osoby dzieląc się swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami oraz doświadczeniami zawodowymi, dużo wnieśli w rozwój naszego miasta i regionu, ale wierzę i taki mamy cel, że nadal będziemy kreować różne cenne i wartościowe projekty. Honorowy prezes Stefan Bieszczad zapewnia, że dalej będzie się angażował w pracę Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.